Kolejny raz w Paniówkach jest Orszak Trzech Króli. To już tradycyjna impreza, którą organizuje Sołtys z Radą Sołecką przy wsparciu gminy Gierochowice. Bardzo się cieszymy, że pogoda dopisała i że ta tradycja już wpisała się w wydarzenia w naszej gminie od wielu, wielu lat. Jest szeroko znana i wielu gości przyjeżdża nawet z daleka, żeby co roku zobaczyć Orszak Trzech Króli. Witam wszystkich na naszym siódmym Orszaku Trzech Króli, organizowany w Paniówkach, organizowany przez Radę Sołecką Paniówek, Towarzystwo Przyjaciół Paniówek, Koło Gospodyń Wiejskich i Parafia Paniówki. Także bardzo mile wszystkich zaproszymy. Nie będzie to tak jak było inne lata, taki korowód tradycyjny. Będzie trochę inny charakter miał, że będzie objazdowo, a główno impreza jak impreza, jeżeli to można nazwać imprezą. Pokłon Trzech Króli będzie przed stajenką przy kościele. I tam właśnie królowie złożą dary, będzie tam przywitanie ich wszystkich i później będziemy zapraszali mieszkańców, przede wszystkim dzieci na podarunek. Przygotowaliśmy tam darmowe paczuszki dla nich, takie może symboliczne, nie symboliczne, dla nas to jest ważne. Ważne jest pod to, żeby było dużo ludzi, no i chodzi o to, żeby się cieszyli też. Nie organizujemy to, żeby się tam popisywać, ale żeby się cieszyć, żeby uczcić godnie te narodzenie Chrystusa. Z chwilą właśnie przejęcia tej sołtysostwa rozpocząłem to. Byłem jednym z inicjatorów, bo nie można powiedzieć, że głównym, ale jednym z inicjatorów. No i zapoczątkowaliśmy w ogóle te obchody tych Trzech Króli. Z początku to było takie, powiedzmy, bardziej takie huczne, bo wszyscy, no każdy był tego spragniony, nie? Jeżeli jeszcze taka ciekawostka, to wszystkie stroje, które nasi królowie mają, to już są nasze własne, uszyte przez naszą krawcową, w naszego pomysłu. No zobaczycie, jak to wszystko wygląda na zdjęciach. Ludzie, co się dzieje? Chodźcie tu wszyscy. Kaście są. Jo, jest Herod, straszny król Judei. Co się to porobiło ostatnio, to aż ciarki po plecach mi chodzą. Przyszli trzej królowie ze wschodu, byli u mnie i pytali się: kaj się narodził nowy król żydowski. Jaki nowy król? Jo, jest król żydowski. Nie może być żadnego innego króla. A oni się pytają, kaj jest nowy król. Czy on się na tym znów? I on nawet nie jest Żyd. Zawołałych uczonych w piśmie. Przyszli, przeczytali i powiedzieli: W Betlejem ma się narodzić król żydowski. Kto to słyszał takie rzeczy? Nie wiem, co mam robić. Straszne rzeczy chodzą mi po głowie.
straszne rzeczy chodzą mi po głowie. Nie wiem, ale może zanim to się wszystko wydarzy, zaśpiewamy. Czubie leży, któż pobierze, polędować małemu Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu naszemu. Nie zaś znamy z wiosny trzami, za wami pospieszymy. Tego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy, jak ubogo narodzony płacze w sani położony, więc go dziś ucieszymy. Jak ubogo narodzony płacze w sani położony, więc go dziś ucieszymy. Nie wiem, kiedy oni tam będą w tym Betlejem. Nie jest. To się muszę na tym poważnie zastanowić i zauważyć. Ciała poniesiem ci w dar.